roboty jeszcze dycha z lekką zmyłką w łączniku, ale Alex już wszystko wie i Alex, oj, widzi Maddena od pleców, zaatakowany Madden. Oddycha za moment, będzie przerywał tę rotację. To jest jego zadanie, a Davy musi się utrzymać w bombsite, musi walczyć o to, żeby mówi stary jakoś jeszcze przetrwało pod tym BS-em, ale nic z tego, chociaż dycha. Oj, 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 dycha. Wydawało się, że to musi być frag dla naszego rodaka, ale nic z tego. Teraz Hades odpowiada. Oj, Zampajus ze snajperką, gotowy od kuchni, a to, żeby odbić bombset, żeby powalczyć się. Wie o tym, gdzie jest Hades. Oj, łapie naszego zawodnika z Pinksem w bombsite, przygotowany na to wychylenie. Zampajus jednak spokojnie podchodzi ze snajperką, skrada się w kierunku Spinksa, ale to Spinks lepszy. Oj, Ens ma ważny punkt, ma punkt kontaktowy. I pytanie, czy pójdzie za ciosem i czy wróci do tego spotkania. Zampajus czający się w okolicach drewna, ale na razie spokojnie, jeszcze bez pośpiechu czekają na swój moment, aby zaatakować. Hades jako pierwszy, teraz pojawiły się granaty dymne, no i czas, żeby wychylić. Devs rozpoczyna to wszystko znakomicie. Dwukrotnie prosto w głowę, najpierw Maddena, potem Snapiego, dycha jeszcze z odpowiedzią, ale ta przewaga przez moment utrzymuje się po stronie Movistar Riders, chociaż błyskawiczna reakcja ze strony Ens. No i teraz jeszcze Hades spadł, bo to trzecia eliminacja ze strony Devsa. Bomba nie zostanie podłożona, nic na to nie wskazuje. Znakomita runda w wykonaniu zawodnika formacji Movistar Riders. Feniksa, popatrzmy, dycha, czy złapie eliminację? Tak jest! Kolejny frag dla Ent, no i teraz to po prostu trzeba zakończyć. No i Spinks eliminują poza, Zampajus pozostaje w walce cały czas z nadziejami, że tu jeszcze coś można zmienić, ale to była po prostu znakomita mapa The Mirage, aby przenieść pojedynek na kiepskie Vertigo i zakończyć go na beznadziejnym niuku. Chyba tak można podsumować starania Movistar Riders. Pierwsze miejsce w grupie, bez porażki, natomiast tutaj flarów, kiedy dodamy do tego oczywiście kamizelkę kuloodporną i komplet granatów. A tu jeszcze powtórka tego, jak Hades próbował z kosą zaatakować się Mopoza i to wszystko zakończył. Tutaj Zampajus był bliski tego, by otworzyć rundę, bo przecież obił rywala aż o 50 punktów zdrowia. No ale już za parę chwil Movistar Riders będzie starało się stanąć na drodze. Jeżeli tym razem się nie uda, no to mam wrażenie, że możemy spodziewać się naprawdę ciekawego spotkania, jeżeli chodzi o tę pierwszą mapę. Wciąż oczywiście faworytem pozostaje Ens, ale już teraz możemy mówić o tym, że Movistar Riders rzeczywiście ma plan i błyskawicznie będzie chciało poszukać tego zaskoczenia. No i chciałbym Movistar zaskoczyć, mają terminowane do tego, aby już za parę chwil sięgnąć po sukces z wynikiem 16-14 Hades. Ale proszę, to Madden jako pierwszy łapie, bo poza przewaga przez Ens wybudowana. Dobra decyzja o skrócie pozycji w konektorze Hades. Przy tym granacie dymnym jeszcze dycha, stara się go skanować. Teraz Hades chciał zaskoczyć, ale nie trafia prosto w głowę. Madden z EP9 na ten dystans może zrobić naprawdę sporo. 3-3. Jeszcze Spink ze sprayem, ale nie poradził sobie z Davim. No i to jest moment, w którym podkładana jest bomba z przewagą 3-2 dla Movistar Riders. Nie będzie łatwo tego zwyciężyć, bo nie ma Diffuse Kita i teraz nie tylko Movistar Riders, ale również czas. To jest olbrzymie zagrożenie. 5-7 udychy, Deagle u Snapiego, ale nie dadzą sobie rady zawodnicy Ens. To jest zwycięstwo Movistar Riders 16-14. Znakomity mecz, dużo emocji. Wydawało się, że w pewnym momencie Ens już ma kontrolę, że Ens już są osłabieni. No i wydaje się, że szykują się na podejście właśnie pod Snapiego, pod bombset B. Devs błyskawicznie łapie Snapiego, ale Spink z odpowiedzią dorzucono jeszcze granat paląca, więc na razie bez możliwości, aby przedostać się na bombsite, gdzie pojawia się błyskawiczna rotacja. Jeszcze Spink po raz kolejny, bardzo szybko, gładko i przyjemnie, bez żadnych komplikacji. Dycha to wszystko wykończy. 9 punkt po stronie drużyny Ens. No, Devs rozpoczął, wyśmienicie, ale nie było mowy o tym, aby przedostać się na bombsite. Tutaj może mieć spore znaczenie, bo Spinks raz na czas spogląda w okolicy zakrętu. Jeżeli tylko dobrze to wszystko się ułoży dla zawodnika formacji ofensywnej, to może wywołać spore zamieszanie, ale teraz Hades z próbą. Na razie bardzo nieskutecznie, mocno opijany, zaledwie 6 punktów zdrowia. Zampajus łapie eliminację otwierającą. Zampajus raz jeszcze z pomocą Devsa. To wszystko udało się w tym momencie skontrolować idealnie. Bomba leży i tylko Spinks i dycha pozostają w walce, ale to jest bardzo dobra sytuacja dla Movistar Riders. Posypała się defensywa Ens i jeszcze dycha nie daje rady w okolicy Andera. Do tego jeszcze Zampajus kończy to wszystko na Spinksie. No i słyszymy radość z obozu Movistar Riders. Oni wiedzą, jak ta runda pistoletowa. Riders, które dotychczas wygrało tylko i wyłącznie rundę pistoletową ze sporymi problemami Forza rywala. No i tę półekonomiczną, dosyć gładką.
Mieli kilka eliminacji otwierających, mieli kilka dobrych momentów, ale mimo wszystko obronną ręką z tych sytuacji wychodzi Jens, które zbliża się do rezultatu remisowego 11 do 11. Coraz bliżej w walce już tylko Mopos i Sanpajus, ale ten duet nic więcej nie powinien tutaj zrobić, nic więcej nie powinien zmienić i to jest runda wygrana na czysto. Dla ENS to oczywiście świetna informacja, bo wreszcie można wybudować dobrą ekonomię. No to jest niesamowite, jako... ...zamieszanie. Bomba już podkładana przez Devsa, cały czas 5 na 5, ale teraz Spin reaguje, Dave jednak okazuje się skuteczniejszy, Hades z problemami, Dycha też z problemami, ale ostatecznie eliminacje po stronie Polaków się pojawiają, teraz jeszcze Dycha znakomicie i przewaga po stronie drużyny ENS, na razie jednego zawodnika, ale to ustawienie nie wygląda najlepiej dla Movistar Riders, to jest ustawienie, które bardzo szybko można sprawdzić, czas oczywiście gra na korzyść Movistar Riders, która jest coraz bliżej 15 punktu, Devs wychyla ze sprayem, jednak nie poradził sobie, jeżeli chodzi o starcie z Madenem. No i teraz 1-2. Sanpajus walczy dzielnie, ale bomba zostanie rozbrojona. Jest remis 14-14. Udało się ten punkt wyrwać wręcz z rąk zawodników Movistar Riders. Jeszcze granat palący, no ale ta przewaga dla ENS i Dycha szukające eliminacji, to za parę chwil może być naprawdę dobra runda dla drużyny z dwoma Polakami w składzie. A to jest interesujące, z jaką łatwością Madden łapie tę eliminację właśnie na midzie w okolicy shorta, tam nie pierwszy raz Madden dał coś od siebie, chociaż Alex to wszystko wyrównuje, spodziewał się pozycji Snapiego, a samo ENS jednak pod bombsite, jednak na tym BS-ie upatrują szansę na zdobycie punktu numer 6, a tutaj Devs dobrze ustawiony, do pomocy jest Alex Polachy, mając granaty. I zobaczymy, co mówi stary, przygotuje na pierwszego fulla, który pojawia się dość szybko, bo no właśnie, dzięki temu, że nie forsowali, dzięki temu, że nie było tych zakupów, już w trzeciej rundzie mówi stary. Melduje się na placu gry, mając do dyspozycji karabiny Snappy. Nieco już oberwał, ale też chciał odpowiedzieć tym granatem i całkiem niezły, bo Alex troszkę tych punktów zdrowia stracił. Mam teraz 85 na swoim koncie, więc jakaś zaliczka już jest, ale to oczywiście cały czas jest mało. Snappy po tym... I tym razem Movistar ma zawodnika więcej przy wejściu na bombsite, a... No ale Madden Dycha już gotowi, jest też blisko całej akcji. Hades, snajper formacji ENS. Oj, Sanpajus, ten timing nieprzyjemny. Teraz jednak poprawia się snajper Movistar. No ma czasem problemy Sanpajus, ale kiedy trzeba, to trzeba przyznać, że po prostu trafia. Czas ucieka, ale nie wydaje się, aby to było łatwe zadanie dla Movistar Riders. Te pozycje zawodników formacji ofensywnych niemalże znane. Teraz jeszcze Sanpajus bliskie, aby zdobyć eliminację na Hadesie. Hades! Jeszcze raz, no proszę bardzo. To jest hat-trick, ale w jakim stylu te dwie ostatnie eliminacje? To było coś naprawdę pięknego. Uśmiech na twarzy na pewno się pojawił, chociaż ta teraz przy odwardzie, ale namierzony przez Devsa. I na bombsite B nie ma już defensywy, to w tym miejscu już za parę chwil pojawi się bomba, przewaga 5-3. To się musi udać, nie ma tutaj możliwości, aby ENS wywalczyło 14 sukces. Oni nawet nie chcą dalej walczyć, zdają sobie sprawę, że zachowanie wyposażenia może mieć zdecydowanie lepszy wpływ na to, w jaki sposób będzie kontynuowane to starcie. Ale teraz pierwsza tak gładka i tak przyjemna runda dla Movistar Riders. Tego jeszcze nie obserwowaliśmy. No i być może faktycznie to jest efekt tej przerwy. Układało się na przestrzeni kilku kolejnych chwil, bo wszystko wskazuje na to, że porażka teraz może prowadzić do rezultatu 10-5 dla Movistar Riders i dosyć agresywnie ustawiony jest Dave. Zaraz przekonamy się, ile będzie w stanie wypracować. A teraz Madden otwiera, łapiąc Mopoza. Spore zaskoczenie, tego się kompletnie nie spodziewał zawodnik formacji defensywnej. Jeszcze granat palący, no ale ta przewaga dla ENS i Dycha szukające eliminacji, to za parę chwil może być naprawdę dobra runda dla drużyny. Zdwada to najlepiej, bo Hades straci 50 punktów zdrowia, ale to on z szansą. Hades jednak długo wyczekiwaliśmy, frag nadszedł. Hades raz jeszcze teraz łapie Sanpajusa, spora przewaga, 5-3. I do tego Dycha, które może za parę chwil dołączyć, ale Hades indywidualnie na łowy, było blisko, bije Alexa, Madden z MP9 łapie Devsa i to jest prawdopodobnie przełamanie na rundzie Force po stronie ENS. Dobrze się to układa, jeszcze tylko trzeba to wykończyć. Poczekajmy, bo Mopos i Alex to jest duet, który
a potrafi ratować. No rzeczywiście, długo czekali na sukces, a sukces nadchodzi tak naprawdę w tym najmniej spodziewanym momencie, bo w momencie, w którym obserwujemy tylko i wyłącznie pistolety zakupione przez drużynę terrorystów, a więc zdecydowanie nad tym tworem trzeba będzie poświęcić nieco więcej uwagi i ostrożności, jeżeli chodzi o ENS. Bo Movistar Riders może znaleźć miejsce, w którym te ataki będą wychodziły. I tym samym wybudować sobie tutaj zaliczkę, pokaźną zaliczkę, która z moment Snapiego spotyka Alexa i szuka tego fraga. No, Snapi na razie najlepiej fragujący zawodnik po stronie ENS, dobrze wcelowany w pozycję Alexa, ale proszę, zaskoczony od pleców. Więc tutaj Snapi może być niezadowolony, bo przecież ten cover powinien się pojawić, żeby Snapi nie oberwał w plecy, ale jednak oberwał, a to oznacza sytuację trudną dla ENS, bo trzeba bombce odbijać, 3-3, Devs jeszcze łapie zawodnika węcie, Spinks nie pomoże. Jaka decyzja? Chyba chowanie broni, chyba Dycha i Hades nie chcą walczyć, bo no wiedzą, że finansowo wcale ENS nie wygląda tak dobrze, chociażby Snapi z problemami, więc jakaś zaliczka już jest, ale to oczywiście cały czas jest mało. Snapi po tym flashu próbuje wychylić i to się udaje, bo jest ten frag i jest też błyskawiczne wycofanie od prowadzącego ENS, także no 5-4, zdobył na pewno też dużo informacji Snapi, wiedział, że ktoś jeszcze na rampie się znajduje, więc ENS w tej rundzie na razie wygląda całkiem nieźle. Jestem ciekaw, czy ta pozycja Snapiego ostatecznie zostanie dopalona, a nawet jeżeli tak się stanie, to jest możliwość jeszcze zareagować granatem dymnym, ale ta kontrola rampy jest niezwykle istotna i na razie trzeba przyznać, że ENS rozgrywa to. Ta agresja i cierpliwość się opłaciły. Mopo zeliminowany, jest przewaga. No i dobry początek dla ENS, mówię się o tym dobrym początku, a tu proszę, Hades wcelowany i świetny frag, który daje przewagę formacji ENS. To Movistar szukał eliminacji, ale no na razie w tej rundzie bez fraga zespół atakujący. Próba przejęcia hangaru na dworze. W zasadzie całym zespołem teraz Movistar. Czwórkowe podejście. No i przyznam szczerze, nie wiem, czy takie coś może się udać, bo no Madden jest dobrze wcelowany. Nawet jeśli po fragu nie usłyszało, że oberwał przecież palakiem Spinks, bo to było słychać, to na pewno, ale najwidoczniej w tych warunkach lanowych gdzieś to umknęło graczom Movistar, albo po prostu było na tyle głośno na tym spiku, na tyle była ta komunikacja w tej rundzie głośna, że no Movistar nie usłyszało i nie było świadome, że Spinks domyka to wszystko od pleców, od wenta. Snapi od rampy też był na to wszystko gotowy, więc to też pokazuje, ile dała ta informacja od Hadesa. Hades, który nie fragował na outside, ale przekazał info. Panowie, to jest B. To musi być zejście na dół. Walczy jeszcze, próbuje jeszcze, stara się jakoś tę mapę przedłużyć, ale Madden, no on jest dziś dobrze dysponowany i na spółkę ze Spinksem łapie San Piusa. 4-3. Spinks Snapi po obijaniu, ale co z tego, skoro trzymają się ciągle na nogach. A Snapi, co ciekawe, przyjmuje BSB i za moment być może zawoła swoich kolegów. Panowie, chodźcie na B, bo ja mamy bombsite. Madden jeszcze z szansą na jednego fraga, Alex nieopodal, 73 punkty zdrowia, Madden czeka i już dostrzega teraz ze sprayem. I mamy Devsa, który ostatecznie nic więcej nie będzie w stanie zdziałać. Błyskawiczna gra, 2 punkty zdobyte przez Movistar Riders, wiele więcej. Mimo wszystko kolejny punkt ląduje na koncie ENS. Teraz ściana smoków i szybkie przejście do Feniksa od Alexa, ale tu jest Dycha gotowy na to wszystko, wydawało się, że gotowy, ale jednak nic z tego, jednak to Alex łapie fraga i z problemami może być teraz ENS, chociaż na problemy Hades ze snajperką. Jeden frag jest, teraz niecelnie Hades, ale Spinks do pomocy. Jeszcze przecież jest Snapi od rampy, proszę bardzo. Są fragi, ale Alex również się aktywował i 2-2. Mopos, mając jeden punkt zdrowia, będzie miał naprawdę ciężkie zadanie, jeżeli chcą szukać tutaj tego przełamania. To i tak wygląda nieźle, ale kiedy obserwujemy atak Maddena od pleców, no to... No, chyba że Spinks to wszystko uratuje. Spogląda na rampę. Tutaj pojawia się Alex, mocno obity, a więc eliminacja nie była problemem dla zawodnika formacji defensywnej. Ale Mopos też. Tylko 22 HP, 40 sekund do końca. Dobre jest to ustawienie. Oj, Snapi. Przepuszcza Moposa w okolicy respanty terrorystów. No i teraz gra na czas, chociaż sporo informacji, naprawdę sporo informacji w tym momencie ma drużyna ENS, ale tych mogą nie wykorzystać. Spinks. Teraz tylko i wyłącznie on walce. Trafia prosto w głowę San Piusa, znakomicie. No i Mopos. Ale nie ma pojęcia Mopos, co się tutaj już za parę chwil wydarzy. Spinks, on nie, on tego nie wygra. To jest 15-14 dla Movistar Riders. Ale świetnie to wszystko rozegrane. Świetnie poradzili sobie Hiszpanie. No i oni, teraz to oni są o punkt
od sukcesu najwięcej, nie tylko po stronie Enz, ale również patrząc na całych 10 zawodników na serwerze, chociaż Sanpajus też chce zaznaczyć swoją obecność i robi to po raz drugi w tej 9 rundzie. No ale DHHDS gotowi na to podejście od Movistar Riders, mimo że Movistar ma dużo czasu, mimo że jeszcze w teorii mogliby wracać pod BSB, to jednak chcą się pakować pod dach, chcą wchodzić pod Hadesa, a to nie jest najlepsza informacja, bo DHHDS trafiają. Oj, to może być punkt dla Enz, jednak Enz, jednak dycha. To wszystko kończy niesamowite. Jakie rundy w tym meczu przegrywa Movistar? No i zaczynają się coraz większe... ...broniło i Movistar raczej no, bazowało na tym, żeby chować się po bombsite'ach, prezentować jakieś ustawki i gdzieś faktycznie defensywnie do tego wszystkiego podchodzić. Enz natomiast to jest drużyna, która lubi mieć kontrolę nad tym, co się dzieje na midzie. Wiedzą, jak mid jest ważny na Mirażu, to jest zresztą ich mapa, więc no, wiedzą dokładnie, co trzeba robić, żeby punkty zdobywać. Teraz to widzimy, że no, ta defensywa zdecydowanie się różni. Oni dyktują warunki na midzie i Movistar w zasadzie teraz nie było w stanie nic zdziałać. Oczywiście to była runda eko, ale takie rundy też trzeba podjąć snajpera. No i to daje ostatecznie 5. punkt dla zespołu Enz. A teraz runda 13. Runda, w której Snappy dość szybko się z rywalizacją pożegnał. Już nie pomoże swojej formacji pod kątem strzeleckim. Być może, jeśli chodzi o pomysły dalej, Snappy będzie aktywny. A co ciekawe, Davey bardzo agresywnie pod bombsite'em B. Hades tak jakby się spodziewał, ale zerknął przez chwilę i jednak jest rotacja, jest podejście pod ten bombsite, a on ma też paczkę i żeby czasem Hadesa nie złapał Davey, no na szczęście dla Enz ten timing lepszy. Mogą mieć lekką przewagę, chociaż Mopos bardzo szybko rotuje i do tego... A też zwróć uwagę, że Enz nie ma smoke'a teraz w swoim ekwipunku, to może być problem. Ale spokojne wyjście na bombsite i już za parę chwil poszukają możliwości. Dostrzeżony Mopos i lekko obijane. To za sprawą Spinksa, ale teraz Devs może mieć znowu wiele do powiedzenia. Bliski zdobycie eliminacji, nie udało się. Mopos reaguje, ale z tego też wiele nie wychodzi. Hades kończy to wszystko. Dwie eliminacje dla niego, 5. punkt dla formacji Enz. I tutaj wcale niepotrzebne są granaty dymne. Tutaj trzeba ten bombsite. Oczywiście nie jest łatwo z takim wyposażeniem. No też zwróć uwagę, jak Movistar Riders dobrze się uzupełnia. Kiedy pojawiły się jakieś problemy pod bombsite'em A, kiedy zawodnik właśnie z obszaru bombowego przekazał, że co się tutaj dzieje, od razu miał kolegów do pomocy. Sanpajus pomagał ze snajperką. Teraz jeszcze Alex przejął pozycję, dołożył eliminację dla swojej formacji. Mopos trzymał łącznik. W zasadzie Enz nie ma jak zaatakować, nie ma jak zaskoczyć, chociaż Mopos no sprawdził pozycję Snappiego. Przez chwilę wydawało mi się, że może to będzie szansa dla Snappiego. Może Mopos nie sprawdzi, ale sprawdzi. Zawodnicy formacji Enz, chociaż Dave będzie starał się szybko zagrozić, to na razie jednak z problemami, bo wycofuje, ustawia się bardziej defensywnie, a dycha, szuka możliwości, aby ta eliminacja po stronie drużyny Enz się pojawiła. W międzyczasie podkładana jest bomba, no i wygląda to coraz optymistyczniej dla drużyny terrorystów. Hades jeszcze z fragiem, teraz Madden może dołożyć coś od siebie, Spinks również fraguje i mamy 3-3, ale czas się kurczy i musi Movistar Riders się spieszyć, a to ustawienie dwójkowe w wykonaniu Maddena i Snappiego jest naprawdę olbrzymim utrapieniem dla Movistar Riders. Nie poradzą sobie Sanpajus w walce, ale to jest około 15 sekund do końca. Bez tej fiuskita nie ma mowy o sukcesie. Najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o ten mecz, mam wrażenie, że właśnie został zdobyty, bo gdyby tutaj jeszcze Movistar Riders dołożyło... Tak też miałem właśnie nawiązać do tego, ale... Gdzieś akurat przekazywałem to, co się działo w rundzie i proszę, Enz znowu mając gorszy ekwipunek wygrywa, a Smuja tak, obserwuje to spotkanie z kibicami. Z takiej nieznanej dla niego perspektywy można śmiało powiedzieć, chociaż musi się do niej przyzwyczaić. Nie jest kolorowa ta kariera, jeżeli chodzi o Smuję. No i tak, znajduje drużynę, idzie to całkiem nieźle i z niej wypada. I tak w kółko mam wrażenie u Smuji to wygląda, więc... No szkoda na pewno, bo no Smuja to takie... A na razie, no wynik 11-1 i to mówi samo za siebie. Pod rampą drużyna Movistar Riders niemalże w ogóle nie ma eliminacji otwierających. Zdarzają się czasem w okolicy bombsite'u B pod środkiem, no ale to znowu rozpoczyna się tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. To już nas nie dziwi, to już nawet nie wywołuje emocji, bo to jest scenariusz, który bardzo dobrze znamy, z którym mierzy się drużyna Movistar Riders i cały czas jest dla nich pechowy, chociaż... Oczywiście tam się pojawił frak, ale tylko jeden, a i dwóch za jednego to była znakomita wręcz sytuacja dla ekipy atakującej, ale Snap jeszcze
łapie jednego zawodnika pod bombsite'em B, no ale atak jest spod, a to tutaj będzie leżała paczka już za kilka chwil. Hades próbuje złapać się eliminację, to się udaje, no i dwóch na dwóch nam się zrobiło, więc jeszcze jest nadzieja, zobaczy, że Stapi dokłada coś od siebie i tylko Davy przy życiu, ten ma smoka w łączniku, więc no może korzystać się z tego, chociaż Stapi go przebija. Stapi! Na szczęście trafił. Wydawało się, że mogą być problemy, ale nie. Stapi i Hades to wszystko ratują. Oj, to jest bardzo, bardzo... Statystyki zawodników ENZ. 21 eliminacji już ma ten zawodnik. Czasem się mówi, że Madden jeszcze nie do końca gra dobrze w ENZ. Ma raczej gorsze mecze, albo mecze, gdzie się aż tak nie wyróżnia. Ale teraz ten Mirage... to jest zdecydowanie jego mapa i w ataku pokazywał się znakomicie. Teraz w defensywie również gra dobrze, więc cieszy fakt, że ten najnowszy zawodnik ENZ prezentuje się z dobrej strony i pokazuje, że na takich, że w takich spotkaniach potrafi wiele swojej formacji dać. 36 sekund na... Jeżeli masz dobre podejście taktyczne, ale przede wszystkim szybko szukasz eliminacji otwierającej, to jesteś w stanie zrobić naprawdę sporo, a na razie tego w wykonaniu Dreamowi Star Riders nie obserwujemy, ale może teraz się uda. Dycha z odpowiedzią, następnie Dave, łapisz rywalizację, no ale teraz dwóch na dwóch, 8 sekund do końca, spory problem, Sanpaius za WP, bomba podłożona. Nie ma czasu, nie. Czy jest? Nie ma czasu, wydaje się, nie ma czasu, ENZ ma punkt, proszę bardzo. To w taki sposób przegrać, niesamowite. Do jego dyspozycji, bo za moment przecież ją podniesie, już ma na swoich plecach Mopos bombę, no i kieruje się pod ten bombsite, tam gdzie jest Hades, gdzie jest Madden, jest też Dycha bardzo blisko, więc trójkowe ustawienie ENZ. Wiedzą, że tutaj była bomba, więc no trzeba kryć się ten BS do samego końca. Mopos chce kłaść paczkę na raz i podłoży bombę, co ciekawe, Mopos jest frag, Mopos, ojojoj, Mopos! Zrobiło się naprawdę gorąco, było blisko, ale jednak Dycha to wszystko ratuje. Przed sukcesem. No i podczas tej pauzy taktycznej wiele do przekazania miał trener Movistar Riders. Być może jakieś wskazówki, być może cały plan na rundę, bo no czasem tak też bywa, że kiedy nie wychodzi, to oddajesz głos trenerowi, dajesz mu pole do popisu. Teraz Spinks może mieć problemy, już poobijany, więc też wycofał z pozycji, tak żeby nie dać rywalowi kolejnego fraga. No Davy w zasadzie samotnie na midzie, ale kontroluje tę pozycję i jest tam jakimś zagrożeniem dla zawodnika. Ta przewaga nie przyniosła punktu dla ENZ. Teraz jednak szybkie dwie eliminacje, ale Debs odpowiada od łącznika, więc ENZ dalej ma jednego zawodnika więcej, ale no właśnie, trzeba to wszystko przekuć się na punkt. Trzeba pójść po piątą rundę. Dycha blisko, to będzie spotkanie w smoku. Kto je wygra? Oj, Dycha był blisko, ale jednak Davy lepszy, jednak skuteczniejszy pod bombsite'em B. No i jest wyrównanie 3 na 3, a Spinks tak jakby chciał wychylić się z pałacu, jakby chciał zrobić różnicę pod bombsite'em, a korzystając z tego... To i tak wygląda nieźle, ale kiedy obserwujemy atak Maddena od pleców, no to zdajemy sobie sprawę, że tu dla Movistar Riders może być bardzo, bardzo ciężko. Alex nie poradził sobie z MP9, to jest niesamowite. Jak te MP9 ratują rundę za rundą, jeżeli chodzi o ENZ? Poprzednio przecież to samo w okolicach bombsite'u, a robił Spinks. I też wydawało się, że na tę odległość niewiele będzie w stanie zmienić. A ostatecznie się udało. Teraz Mopos, podchodząc od radia, od kwadratu, zaraz spotka się z Hadecem. Jest informacja o tym, jak mocno Mopos jest pojawiany. Stąd też decyzja, aby wyciągnąć pistolet. Nie chciał tutaj walczyć z karabinem. Hades 4-0. Oczywiście znakomita wiadomość. Hades chciałby odpowiedzieć, chciałby się wychylić po jakiegoś fraga na rampie i ten frag wpada na konto naszego rodaka, kiedy tylko oślepiony był snajper Movistar. Wtedy właśnie znalazł dla siebie moment. Hades jeszcze snapi do pomocy. Hades, proszę bardzo, jak ta współpraca pod bombsite'em A wygląda świetnie. 3 na 1, tylko ma podstępne przy życiu i po tym jak mówił palaki, więc szykuje nam się raczej podejście właśnie z wykorzystaniem tych granatów. Dycha od początku oberwał do pomocy, ma jednak Hadesa, no ale ten tylko z jedną eliminacją, chociaż Dycha, o, jeszcze daje radę coś tutaj złapać w okolicy rampy. Przy bombsite'cie A 3 na 3, więc sytuacja wyrównana. Cały czas można o tę rundę walczyć zarówno z jednej, jak i drugiej strony. No, ENZ na pewno potrzebuje dobrego wejścia w mecz, na pewno potrzebuje uwierzyć, że można na Vertigo
rywala zaskoczyć, ale Davey, oj, przeczuwał, że może tutaj być ustawiony Madden. Wiedział, gdzie skierować się celownik, wiedział, gdzie może być rywal. Oj, to daje przewagę dla Movistar, który jednak wchodzi od bomb serii B. To właśnie pod tym BS-em będzie nam się kończyła runda. Dwóch graczy już przejmuje ten site, chociaż z problemami, bo Spinks przy elektryku cały czas przy życiu, cały czas atakuje i proszę bardzo, jednak Spinks lepszy, jednak to Ensy zgarnia pistoletówkę. To jest ten początek, którego oczekiwali. To jest początek, który może dać tym zagrożeniem, jeżeli chodzi o najbliższe sekundy, bo już za parę chwil spotka się z mocno bitem Davey. To szybki frag dla niego. Sampaius też wyeliminowany. I Spinks dwukrotnie z szansą nawet na hat-tricka, chociaż jeszcze to podejście od środka w wykonaniu Alexa może być sporym zagrożeniem. Nie spodziewał się tego Spinks. No i Alex bardzo szybko interweniuje. Już za parę chwil kolejna szansa dla niego ze sprayem. Alexowi się udało. Alex, hat-trick, ależ pięknie ratuje drużynę Movistar Riders. Niesamowita odpowiedź od Alexa, kiedy wydawało się, że Ens ma wszystko, żeby odpowiedzieć, żeby ten punkt zdobyć, to jednak pojawił się Alex, który od pleców zaatakował znakomicie, ale teraz dycha, cały czas walczy, cały czas wierzy w to, że ta runda może paść na konto Ens i proszę bardzo, dycha kolejny frag od niego, no i Mopos w bombsite zamknięty za moment z dwóch stron, Mopos walczy dzielnie, wychyla w kierunku dychy, oj ten czas gra na korzyść Moposa i Mopos to wszystko kończy. Było gorąco, były problemy z jednym pod bomb set B. 6-1. Świetnie, na razie buduje sobie ten wynik Ens w defensywie. A Snappy, Snappy to jest taki zawodnik, który trzyma rampę, mam wrażenie, co rundy. Kupuje tutaj dużo informacji, albo fraguje, albo po prostu gra właśnie pod info, tak żeby swojej drużynie jak najmocniej pomóc. Teraz przy tym smoku Snappy może mieć się za chwilę problemy, bo trójka graczy Movistar przygotowana na to wyjście, ale też Snappy bardzo czujnie. Wiedział, że smoke mija, więc szybko wrócił głębiej do bombsite, tak żeby... To już była taka kropka nad i w tej pierwszej połowie i na pewno właśnie do tego będzie dążył zespół Snappy'ego. No i Snappy wszystkiemu ma przewozić, łapiąc Alexa już na pierwsze tempo, obijając do tego Mopoza. Hades potrzebował tutaj Snappy wsparcia, więc Oleg błyskawicznie dołącza. No i Devs też wyeliminowany, tylko dwa punkty zdobyte przez drużynę terrorystów. Tylko dwa punkty i na w sytuacjach, w których podkładana przez rywala była bomba, udowadniał to, jak znakomicie radzi sobie z AWP, jak będzie tym razem, znowu Hades rozpoczyna. Jeżeli chodzi o fragowanie na bombsite, a teraz Mopo z odpowiedzią, no ale cóż z tej odpowiedzi, kiedy on w walce pozostaje sam. Tutaj to jest mecz jednej drużyny i śmiało można go tak nazwać, bez żadnego problemu. I spodziewałbyś się, Svelder, że to będzie tak wyglądało, no na Vertigo, bo ja kompletnie nie, mimo że oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że Ens też potrafi się odbudować po przegranej mapie i to też jest zespół, który trzymał, kontrolował wszystko, snajper, ale zawodnik Ens nie wychylał, bo wiedział, że prawdopodobnie nie będzie tej paczki podłożonej, więc cały czas to prowadzenie Ens jest zbudowane, a teraz Snappy znowu przy tych smokach, znowu na rampie, agresywnie. Chciałby tutaj coś dla swojej formacji wyciągnąć. Do pomocy ma też Maddena w odnodze. Blisko całej akcji również kolega. No i teraz Snappy poobijał i sfragował ostatecznie. Ale też odpowiedziało mu Vista Riders. No i Hades przez chwilę osamotniony, ale już dobiega do pomocy Spinks. Pod A i to jest zła informacja, bo Movistar wchodzi na czysty bombset. Oj, zamieszali, to raczej będzie punkt dla nich. Teraz jeszcze Mopos na plecach Maddena, nie miał nic do powiedzenia zawodnik formacji defensywnej Snappy i Spinks, chociaż wydaje się, że nie na długo. Snappy jednak jeszcze utrzymuje się w walce, ale tak jak wspominasz, tutaj Jens nie będzie w stanie wiele więcej zdziałać i to jest przewaga 14-13, zachowane wyposażenie po stronie tylko i wyłącznie dwóch zawodników Jens. A kiedy spojrzymy na pozostałą trójkę, no to zaczynają się prawdziwe komplikacje, bo jakiekolwiek sukcesy, to tego jeszcze nie obserwowaliśmy. I ten 15 sezon ESL Pro Ligi dla nich ma być nowym wyzwaniem i na razie to wszystko funkcjonuje naprawdę dobrze. No przede wszystkim wydaje mi się, że Movistar Riders czuje się bardzo dobrze w warunkach lanowych. Oni potrafią grać się, kiedy przychodzi rywalizować na turnieju offline, a teraz w rundzie czwartej Snappy to wszystko otworzył, więc no Ens ma możliwość, ma opcję, żeby zaatakować i wydaje się, że tutaj nikt ich nie powstrzymał, bo przewaga 4-2, tylko Devzy i Alex po drugiej stronie, no, daleko od akcji, więc Movistar Riders w końcu powstrzymane, w końcu Ens szybko zwyciężyć, szczególnie, że bomba jest pod jego kontrolą i Hades to wszystko zakończy. Dwie eliminacje w poprzedniej rundzie. Dwie eliminacje w tej rundzie, rozkręca się i uśmiech na jego twarzy również jest ten uśmiech, jest pojawił. Uśmiech u Hadesa. Tak, znakomita runda.
Wydawało mi się, że Alex tak pobiegał po rampie tylko po to, żeby być może usłyszał to zawodnik Ence i zdecydował się na rotację, ale tu Spinks, proszę, sprawdza schody. No i mimo, że był plecami do Devza, to Spinks górą w tym starciu. Buduje zatem przewagę dla zawodników Ens. No już woła Madena do pomocy, więc Movistar na ostatnie sekundy będzie wchodziło na BS kryty przez Spinksa, przez Madena, a może przez nawet samego Spinksa, bo ten chyba nie potrzebuje wsparcia. Spinks, proszę bardzo, 10. punkt dla Ens. Są uśmiechy na twarzy, bo tutaj wszystko układa się zgodnie z planem. Idealnie czytają to, co drużynie powstrzymało to wejście pod bombsite B. Spinks dycha. To była ta dwójka, która strzelała, która fragowała. Gdzieś tam jeszcze włączył się do tego wszystkiego Madden. Także runda wręcz perfekcyjna, bo Ens, przypomnijmy, nie straciło żadnego zawodnika. To jest bardzo ważne. To też nie jest takie łatwe. Mimo, że rywal oczywiście osłabiony pod kątem ekwipunku, to gdzieś te straty czasem się pojawiają na takich rundach. A teraz Ens pokazało, że można bez strat, można wręcz perfekcyjnie to wszystko zamknąć i mieć czwarty punkt. Spinks dycha, o tym razem dwójkowo, ale nie pod... Poczekajmy, bo Mopos i Alex to jest duet, który potrafi ratować swój zespół. Spinks wiedzą już, gdzie jest, więc można teraz paczkę podkładać, można tutaj walczyć o ten punkt, mimo że no, przewagę ma Ens, to jeszcze takiej rundy nie wygrało Mopos z problemami, no i zaskoczony przez Spinksa, Snappy również trafia, no i Ens wygrywa rundę Force, kiedy robiło się gorąco, kiedy wydawało się, że Movistar za moment może do meczu wrócić, to Ens odpowiada, Ens pokazuje, że nawet na Force jest niebezpieczne. No, tak naprawdę to wszystko za sprawę. Czuję się bardzo pewnie. Już Ens czuje, że może rozdawać karty. No i przede wszystkim Hades ze snajperką. Na niego czekamy, na jego popisy właśnie na outside, na taki daleki dystans. Ma wtedy przecież sporą przewagę rywalizując z zawodnikami, którzy mają tylko AK-47. No i czeka Hades i wie, że tam ktoś może być, wie, że ktoś może za czerwoną być ustawiony. Smoke minął, no więc Hades przed szansą widział Hades zawodnika drużyny Movistar i na pewno powiedział, panowie, to może być zejście Feniksem, to może być próba wejścia na bombs, więc będę o tym przypominał, bo to jest niesamowite, z jaką formą wjechał Snappy na Vertigo, a później na Nuka. O, taka 30, gdyby się u niego pojawiła, to na pewno byłoby niespodziewane jeszcze. No takie przybite łokieto Hadesa z trenerem Ens. 12-5, świetna za moment okazja, żeby to prowadzenie powiększyć, bo tak jak mówiliśmy, Movistar no będzie grało rundę Echo. Okej, jest ten scout u San Piusa, ale no to jest tylko jeden scout. Jeden scout i w zasadzie pod ten atak Movistar właśnie na pozycję outside'u, a dycha Feniksie, więc może być się niespodzianką dla Movistar. Wielokrotnie wychodząc z tego miejsca był niespodzianką, ale jak będzie teraz dycha, udało się złapać Devsa, ale nie miał możliwości, aby poszukać jeszcze jednej eliminacji. Trochę pechowo, timingowo się to ułożyło, jeżeli chodzi o starcie dla zawodnika formacji Ens. No i Mopos może wywołać spore zamieszanie. To ma być atak na bombsite A. Trójkowe podejście od dobudówki. Jak poradzi sobie z tym Spinks? Spinks, które niszczy pozytywny skutek dla Movistar Riders, które szuka możliwości na ten czwarty punkt. Bomba podłożona i teraz czas ucieka. San Bayou z eliminacją numer 2, jeżeli chodzi o to spotkanie. A Hades zaraz spotka się z Alexem. Lekko obity Alex, bo 63 HP pozostają na jego koncie, ale przewagę dla Movistar Riders wciąż występuje. I Mopos, to jest niezwykle istotna sytuacja. Proszę bardzo, prosto w głowę Snappiego. No i teraz duet Madden i Hades, ale nie powinni sobie poradzić, chociaż czasu jest naprawdę niewiele i ten czas gra na korzyść drużyny. Madden się teraz popisuje. Madden było blisko hat-tricka, nie udało się. Hadesowi brakuje amunicji. Bomba rozbrajana i ten sukces ostatecznie nadejdzie. Movistar Riders na rundzie ekonomicznej z 1M4 i z AWP wygrywa. Świetna runda. Dwa Desert Eagle, przy czym jeden w dłoniach obitego Alexa, San Pius z CZ-ką i Dave, który w dłoniach będzie trzymał MP9. A ten granat odłamkowy dorzucony na pozycję Alexa, ohoho, jeden punkt zdrowia. Alex jeszcze co prawda zagroził Hadesowi, ale ten za parę chwil zbierze się z San Piusem, to też nie wyszło najlepiej. A więc są szanse na to, aby przełamać się w tym najmniej spodziewanym momencie. Przyjrzyjmy się uważnie, San Pius jednak nie poradził sobie z dychą. Za granatem dymnym czai się Devs. Czasu jest jeszcze naprawdę sporo, bo to 40 sekund, ale nie zamierzają długo zwlekać. Star od razu szybko, od razu podkręca tempo. Szybkie zejście pod BSB, tu jest gotowy Snappy, ale ten mocno oberwał. No i może mieć się za chwilę problemy, ale do pomocy jest dycha, proszę bardzo, dycha. Jak wystrzelił w kierunku zawodników Movistar,
Madden też pomaga, Hades to wszystko się włącza i wydawało się, że Movistar ma szansę, żeby punkt zgarnąć, ale teraz tylko ma po przeżyciu. Będzie miał problem, aby szukać tutaj kolejnych eliminacji, chociaż Madden jest obity, bomba jednak pod kontrolą Hadesa i już za parę chwil to właśnie w tym miejscu Mopos wychyli w poszukiwaniu eliminacji. Mopos ładnie, ładnie, ale na razie to nie wystarczyło. Madden jeszcze czaił się w okolicach wentylacji. Nie mam pojęcia, czego tak naprawdę oczekiwał tutaj Mopos. Jakby bez świadomości tego zawodnicy, jak chciałaby tego sama organizacja, no ale są w tym meczu ćwierćfinałowym, zmierzą się z Liquid, które może w czasie tej fazy grupowej nie wyglądało dobrze, ale wczoraj ten sukces nadchodzący z Heroic 2-0 był wielce zaskakujący, a teraz 19 starcie, dosyć szybko w okolicy A próbują atakować zawodnicy ENS. To działa nawet bardzo dobrze, tylko Dive Valsa, nie na długo, 14 punkt wypracowany, a ofensywa w tym momencie, przepraszam, defensywa nie ma już środków do tego, aby po raz kolejny grać z fullem. Już w tej pierwszej połowie ma 6 punktów i idzie po 7. Łącznik przejęty, ale dycha już w tej rundzie nie pomoże, bo Sanpajus dobrze na to wszystko przygotowany. A wyjście od łącznika na schody to może być niespodzianka. Pytanie, czy spodziewa się tego zawodnik Movistar Spinks dwukrotnie z pałacu. I jeszcze Snappy, zauważył Alexa, kto to spotkanie, kto to starcie wygra w okolicy dżungli. Snappy, gdyby dołożył tę eliminację, prawdopodobnie byłoby po wszystkim, ale Mopos też blisko całej akcji. Oj, problemy Snappiego, ale Madden ma to wszystko pod kontrolą. Madden trzyma łącznik, a i teraz przewagę ENS, a Movistar Riders musi odbijać, to jest ostatnia runda pierwszej połowy. Alex już za parę chwil może spotkać się z Maddenem, ale ten znakomicie ustawiony i tylko Dave pozostaje w walce, 1-3, ale tego czasu jest naprawdę niewiele. Nie ma najmniejszych szans, aby to zwyciężyć, nawet z tym Defuse Kitem na jego plecach. Dobre ustawienie ze strony rywali i ENS już za parę chwil pojawią się z 7 punktem. To nie jest wynik zły, to jest wynik, z którego jak najbardziej będzie można wracać do rozgrywki, ale czy ten powrót rzeczywiście...